Had no need to fight tonight, tonight. Hejka, hejka, z tej strony Korcia, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj witam was w The Sims 3, w mojej prywatnej rozgrywce. Często pytacie o tą rozgrywkę, kiedy odcinek, więc tak postanowiłam sobie, że tak znienacka nagram wam, co tutaj się dzieje u mojej rodzinki. I szczerze wam powiem, że nie grywam w nią zbytnio, więc w sumie od ostatniego odcinka nic się pewnie nie zmieniło. Ostatni odcinek wam podlinkuję w opisie, jeżeli ktoś nie widział. No i dzisiaj zapraszam was na taki odcinek z właśnie z takiej aktualizacji. Ale zanim przejdziemy do odcinka, chciałabym właśnie zaprosić was na mojego Instagrama. Dobijamy 200 obserwatorów. Kliknijcie też łapkę w górę, jeżeli lubicie tę prywatną rozgrywkę z The Sims 3. Zasubskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie, bo już tak niewiele brakuje nam do 4000. No i co? No i zostawcie komentarz, jeżeli macie jakieś tutaj do mnie pytania może, albo cokolwiek. Słuchajcie, Dzisiaj, jeżeli chodzi o ten odcinek, to myślałam, że chcę, żeby oni się przeprowadzili, bo jak widzicie, no oni mają jednak te mieszkanko takie nieduże, a nasz właśnie Jeremy jest bardzo takim ogrodnikiem, jak to się mówi, zdolnym ogrodnikiem, niech będzie, i bardzo marzy o swoim ogrodzie i tak dalej, więc ja pomyślałam, że chciałabym ich przeprowadzić. I teraz właśnie tak się zastanawiam, gdzie, bo chciałabym albo przeprowadzić ich tutaj, ten domek jest bardzo ładny i on jest do kupienia i nas na niego stać, albo aż tutaj za wielką wodę i chciałabym ich przeprowadzić do któregoś z tych domów, chociaż te domy są strasznie drogie i ciężko będzie nam to ogarnąć, więc że ten dom jest do sprzedania tutaj na takim kawałeczku, więc w sumie też byłoby to całkiem spoko miejsce. No muszę właśnie pomyśleć, gdzie tu bym ich chciała przeprowadzić, ale no, może wy macie jakieś propozycje, ale tak właśnie myślę nad tym bardzo intensywnie. Może to już po ślubie, nie wiem. A dzisiaj jest środa, jest zima, więc jutro mamy dzień śnieżynki, także dzień wolny. I pomyślałam sobie, że zrobimy naszej Genewie wieczór panieński. Co jak co, ale w tym mieście, w Bridgeport, z wieczorem panieńskim poszaleć można. Mamy tu wiele klubów i tak dalej, więc dzisiaj zrobimy sobie właśnie wieczór panieński. No i tak to zrobimy sobie. Czekajcie, Jeremy, co ty będziesz robił? Ty w ogóle idziesz dzisiaj do pracy? Nie idziesz. Jesteś troszeczkę brudny. Wiesz, możesz sobie zająć się swoim ogrodem. Trochę. I dobra. Ty sikać chcesz? No to proszę bardzo. Kąpać się w sumie nie musisz. Zjeść w sumie też nie. Ty za to idziesz do pracy. No idziesz do pracy dzisiaj. Jesteśmy burmistrzem w ogóle. Taka falska. A artystka, blogerka, właśnie. Musimy jakiegoś posta może dodać. Aplikacja blogu. Dodajmy jakiegoś posta. Co my tu w ogóle mamy? Jeszcze jakieś różdżki, nie różdżki. Okej, dobra. Więc oni sobie tutaj będą tak trochę się ogarniać i potem pójdziemy na jakąś imprezkę, zorganizujemy. Zaręczyłam się, będzie wesele. Dobra, to dzisiaj piszemy tak. Wieczór panieński. To już dziś, dobra. O, ma 18 więcej, super. Dobra, więc tak, to mamy. Które musimy 10 poziom sieci społecznych i stworzyć 5-gwiazdkowy blok. A jaki ona ma poziom sieci społecznych? 3 punkty jeszcze jej brakuje. No dobra. Dobra, czas zorganizować te przyjęcie, żeby zaplanować, wiecie. I teraz tak, teraz wielkie pytanie, gdzie? Tu jest klub, tu jest jasnota, to jest taki jakiś bar. To są takie ugańka, to takie bardziej spelunki, wodnik. To jest fajne, tu jest basen, ale w sumie no mamy zimę. Raczej wybierałabym właśnie z tych takich kieliszeczków. To jest plazma, to bardziej taki dla wampirów. To jest miejsce Prosperity. Może ten klub bonsai? Co? Może tu byśmy spróbowali? Dobra, zrobimy tu. Ja nie pamiętam, jak to wygląda. 1000 koszty wynajmu. No ale dobra, bierzmy to. I tak, zaznaczmy, bo ja znowu zbiórka na kampanię.
O, to właśnie wy o tym mi pisaliście też, jak ja się pytałam. Tą zbiórkę na kampanię też byśmy mogli zrobić, ale to zrobimy później. Ja też jestem ciekawa tego. Właśnie. Dobra, wieczór panieński zrobimy o 20, ponieważ ona o 17:30 kończy pracę, więc... No więc tak. Zaprosimy wszystkich właśnie z tego, znajomych, jakichś ludzi z pracy. Nieodpowiednie. Dobra, zapraszajmy jakieś dziewczyny. No i dobra, zaprosiliśmy w sumie wszystkich, których możemy chyba. Dobra, okej, więc tak, będzie impreza. Wieczór panieński zacznie się o 20. No i dobra. Poprosić, o dobra, mamy jakieś tam przyjaciółki. Czekajcie, zaraz, o właśnie, dajmy od razu ten, aplikację na blogu. Kasia, Ten, zrobimy wpis, że dziś 20. Impreza. O tak. Impreza. Dobra. Mamy więcej? Ojoj. Dobra, było coś tam, ale ja oczywiście ominęłam. Dobra, ona idzie do pracy na 13, idzie do pracy do 17:30. Okej, dobra. A ty się kąpiesz, no tak. O nie, on najpierw sprząta, potem będzie się kąpał. I on ma dzisiaj ogólnie wolne i jutro. Jutro jest właśnie dzień śnieżynki. Patrzcie, Genewa ma okazję nielegalnie wyciągnąć pieniądze z funduszu kampanii politycznej. Puh, jeju, politycznej. Czy to zrobi? Tak, nie. Nie, chyba nie będziemy takich rzeczy robić, bo nas zdegradują z burmistrza albo w ogóle wywalą z roboty. Więc myślę, że aż takich kroków nie będziemy tutaj, słuchajcie, poczyniać. Powiedzmy, może by poznawała współpracowników, może sobie. A naszemu właśnie Jeremiemu dałam, żeby on sobie tutaj opanowywał logikę, ponieważ on ma te pragnienie życiowe, że chciałby majsterkowanie i logikę. No a majsterkowanie ma zrobione, więc została mu tylko logika, więc tutaj się będzie troszeczkę uczył w trakcie. Jak nie ma co robić, to chociaż trochę tych punktów nazbiera może. Dobra, przykładny przyszły mąż będzie robił tutaj nam obiadek, bo ona zaraz wraca. Ogólnie tak nawiązując do nadchodzących rozszerzeń właśnie z The Sims 4, czyli o tym magicznym pakiecie z wróżkami, czarownicami, czy wiedźmami, jak zwał, tak zwał. Właśnie Genewa jest czarodziejką, wiedźmą, czy tam czymś. Tak właśnie z ciekawości, jeżeli ktoś ogląda pierwszy raz, to właśnie ona tutaj sobie jest. Raczej tej swojej magii nie praktykuje, choć ostatnio zaczęła troszeczkę się nią bawić. I właśnie jak oni by się przeprowadzili, by mieli większy dom, więc więcej miejsca dla siebie, to po prostu chyba postawiłabym jej tą stację, tą alchemiczną. Patrzcie, nawet namiot wracam. Alchemiczną, tak to się nazywa, tam gdzie ona te księgi, te wszystkie rzeczy może robić. Właśnie. I wiecie, bym trochę zgłębiała tą wiedzę tutaj, żeby ona troszeczkę się pouczyła tych różnych zakręć i tak dalej. Bo w sumie ja w The Sims 3 nigdy się tym nie zajmowałam, jakoś nie ten, wiecie, nie wgłębiałam się w to, więc w sumie dla mnie też by było to spoko, żeby właśnie się poznać z tym. A więc wiecie, będą następne odcinki, to coś tam sobie poczarujemy, jakich już przeprowadzę właśnie. Myślę, że kolejny odcinek, jak wam nagram, to taki właśnie przeprowadzkowy. Dobra, możesz się poczęstować. Genewa wraca, więc ona sobie też, o tak, zje. Wykąpie się, patrzę, że jest słabo i się prześpi trochę, bo też ma energię słabą, więc żeby nam dziewczyna nam nie zasnęła tam na środku parkietu. Miejsce. Dobra, okej. Dobra. Dobra, okej, dobra. Ty jesz i ty dzisiaj, mój drogi, siedzisz w domu, przykro mi, to będzie nudny wieczór dla ciebie, może logiki się pouczysz, może po prostu pójdziesz spać, ale twoja przyszła żona idzie dzisiaj w rejs i będzie balować. Mam nadzieję tylko, że właśnie zdąży się chociaż troszeczkę podespać, bo będzie słabo, jeżeli nie. Aha, spoko. Ona ani nie zjadła, ani się nie przespała, ani się nie wykąpała. Leci już na miejsce, więc no trochę słabo. Trochę słabo, powiem wam. A tu, a kto pani? To pani tu przyszła. Co tak pani tu przyszła? Chyba wyczaiła, że sami w domu jesteśmy. To ty odetkaj sobie kibelek. A nie wiem, w szachy sobie pograj. A potem możesz iść spać. No a my idziemy z naszą Genewą. Tylko troszkę właśnie... trochę jest w opłakanym stanie. Kurczę, blaszkam. To zjeść, to tam coś zjemy najwyżej. Najwyżej tam coś zjemy, no ale gorzej z energią będzie. Chyba, że jakąś kawę wypiję. To wtedy wiecie.
Dobra, w ogóle zobaczmy ten klub, bo ja jestem też jego bardzo ciekawa. Nie pamiętam, jak on wyglądał. Wow, jaki parking, słuchajcie. Wow. Dobra, gdzie ona idzie, bo nam tu wszystko zniknęło. Aha, tutaj chyba jest jakieś... O, to tutaj, dobra, okej. A tu już wiem, co to za miejsce, dobra. Tylko, że teraz mamy problem, bo... Musimy poprosić o możliwość wejścia, kiedy my tutaj wynajęliśmy, zapłaciliśmy grubą kasę za to, że tu będziemy mieli imprezę i jak nam gości nie wpuszczą, to dopiero będzie śmiesznie. Gdzie ty jesteś, Genela, w ogóle? A, przebrałaś się, dobra. Halo. Where are you? O tu, o ja. Dobra, przebrałaś się. To może byś weszła na górę, co? Wiesz, tak w tej kietce na śniegu to trochę tak średnio bym powiedziała ci. O, dobra, idzie. Dawaj, dawaj, zaczynamy imprezę. Musisz coś do baru iść zjeść i w ogóle. A pan to kto? Rafael. Okej. Okay. No dobra, czy ona gdzieś pójdzie, czy będzie tutaj stać? O, to jest pytanie. Czekajcie, ja zignoruję telefon, żeby mi się nie ten... Smartfonie! Nie, nie będziemy się z nikim zaprzyjaźniać. Dobra. Ta pani powinna nas wpuścić, bo wiecie, no... Wynajęliśmy ten lokal. A, wędkarzem jest, no super. Proszę bardzo, wchodź, dobra. Super, chociaż w sumie my jesteśmy też osobistością, więc może dlatego też nas wpuścili. Albo właśnie dlatego, że wynajęliśmy to. Dobra, jesteśmy w końcu na górze i słuchajcie, postawimy kolejkę drinków, niech sobie każdy wypije. Co tam sobie życzy. Tutaj patrzę, że kurczę, szkoda, bo nie ma takiej muzyki. Myślałam, że to będzie taka jakaś muzyka. Tutaj w sumie bardziej ktoś może grać po prostu. Więc troszeczkę słabiutko. Tutaj, żeby w ogóle przejść, musimy iść drugim wejściem. Może przyjdzie ten taki, wiecie, kolo, co tak tańczy i śpiewa ogólnie. Ta Katrina jest właśnie, ona jest naszą przyjaciółką, więc myślę, że ją byśmy mogli właśnie poprosić o wygłoszenie toastu. To by było dobre. Dobra, zamów tą kolejkę. Poproś ją. I w sumie byś coś zjadła. Zamów jedzenie dla jednej osoby. Sajgonki możesz sobie zjeść. A czemu by nie? No i tak to. I gdzie jest ten taki pan tańczący? Bo ja bym chciała tego pana tańczącego tutaj, żeby on tu przyszedł. Weź, przyjdź pan tańczący. Dobra, zobaczymy, czy ona się zgodzi. O, zgodziła się, dobra. Ten toast wygłosić. Katrina wniosła toast. Dobra, ona tam woła ludzi. Tylko nie wiem, czy ktoś przyjdzie. Wszyscy poszli tam, bo jakaś pani gra. To w sumie przynajmniej jakaś muzyka jest, co nie? O, tu jakaś sałatka. Weź, przypraw ją trochę, jedz. Dobra, wiesz co? A, zamówiłaś już te sajgonki. Dobra, nieważne. To zaraz je zjesz. Tylko ona wygłosi ten toast. Ej, znikły! Opryskuje nas... O! Opryskała nas tym... szampanem, czy tam nektarem raczej, nektarem. Trochę tak bez szału, powiem wam, ta impreza. No gdzie jest ten taki gościu, co zawsze przychodzi? Teraz nie przyszedł. Nie wiem czemu. Dobra, ona pije sobie drinka i zaraz zresztą uśnie. Wzmocnienie umysłu, cała w nektarze. Ulala. Dobra, pani sobie tutaj gra. Ogólnie wszyscy gdzieś poszli. Tylko gdzie? Genewa śpi na parceli. O ja, zasnęła sobie. Czekajcie, zobaczmy. Tutaj jacyś ludzie łażą. Tutaj mamy te drugie wejście do tego drugiego pomieszczenia. No, ona nam biedna zasnęła. No nie wiem, słabo powiem wam. Słaby ten klub, słabe miejsce żeśmy wybrali, bo naprawdę taka nuda trochę tu jest. Powiem wam szczerze. Wypij drink zysk umiejętności. O, proszę bardzo, jaki ciekawy drink. Tutaj właśnie tylko ta pani gra cały czas. Ci wszyscy goście w ogóle jakoś tak średnio. No dobra, tutaj ktoś idzie, dobra, ktoś idzie. Nie ma w sumie tu muzyki. Myślałam, że może ten facet przyjdzie taki co tam tańczący, ale nie przyszedł. Obraził się na nas chyba. Bo nikt nam po prostu nie zamówił go. Nie możemy też potańczyć na barze, bo nie ma muzyki. Więc powiem wam, klapa i słabo, jak to imprezy w Simsach. Tak właśnie zawsze to wygląda. No, fajnie, że na koniec imprezy ktoś muzykę włączył z głośnika, ja dopiero się kapnęłam, że tu jest głośnik. Okej, spoko. Ale jest już trzecia nad ranem i ona idzie do domu, bo jest taka zmęczona, że zaraz padnie nam tutaj znów. O, dostaliśmy premie świąteczne.
Jeromy dostał 1400, a nasza pani burmistrz dostała 3200. Tak, dziś jest dzień śnieżynki, ale ona, ten, oni tutaj nie mają choinki, bo nie wiem czemu, ale ja pobrany mam ten pakiet z Origin, znaczy ze store, ten świąteczny, darmowy, co jest i ta choinka mi nie działa. Nie wiem czemu. Dobra, słuchajcie, myślę, że nagram wam jeszcze kolejny dzień i dzisiaj sobie zrobimy właśnie przyjęcie z prezentami, bo czemu by nie. Może najpierw pójdziemy sobie też na festiwal zimy, ale zrobimy też przyjęcie z prezentami. Dobra, Genewa, jest 11, wstawaj, idź sobie siku, idź sobie prysznic, idź sobie jedz, tak, i zrobisz ty, bo masz takie pragnienie, więc urządzisz przyjęcie, drugie. O ja, i cię umyj, masz śmierci ci. A on dzisiaj właśnie nasz przyszły mąż tutaj popisze się i zrobi trochę posiłków na to oto wydarzenie. Może zrób tak, co byś mógł zrobić w sumie? Może chili wegetariańskie, czemu nie? Dawaj, rób. Wyłączaj kompa i do kuchni poszedł. Dobra, ty będziesz sobie tutaj... Kleofas, co ty tutaj podglądasz? Daj się spokojnie wysiłkać. Dobra, ty będziesz sobie tutaj robił ten żarło, ty sobie będziesz tutaj się ogarniała i w sumie ty musisz zjesz sobie, no, urządzisz przyjęcie, dodasz post na bloga i pójdziecie sobie do parku. Tutaj sobie pójdziemy trochę na festiwal, bo jest festiwal, tak? Czy nie ma? Jest festiwal, czy nie ma? Ej, nie ma. W sensie nie działa festiwal. Kurczę, blaszka. Właśnie często mi się tak... Znaczy często. Już nie pierwszy raz mi tak się dzieje właśnie, że... właśnie... Festiwal po przeprowadzce, bo ta rodzinka wcześniej mieszkała w innym mieście. Jak sobie właśnie wejdziecie do wcześniejszych odcinków z tej prywatnej rozgrywki, to zobaczycie, że mieszkaliśmy kiedyś w innym mieście i oni się przeprowadzili. I właśnie przez tą przeprowadzkę nam nie działa festiwal. Już tak nieraz miałam taki błąd właśnie. Będę musiała to ogarnąć, żeby... Bo tak troszeczkę smutno, jak nie ma festiwali. Jednak te festiwale są naprawdę spoko. O, patrzcie, imprezka zaczyna się. Oni się ładnie ubrali. Nie bierzemy udziału w przyjęciu. A ja zrobiłam miejsce na te prezentowe tej. Czemu to nie wyskoczyło? Czyżbyśmy nie mieli prezentów na imprezie z prezentami? Trochę by było to słabe. Czemu nie możemy tego wystawić? O, co ona wzięła? Jakiś worek, nie wiadomo skąd. Ej, ale to słabo. Czemu nie mamy? Myślałam, że tutaj się zmieści to. A się nie zmieściło, słuchajcie. Och, pocałowała osobistość. Ona też jest osobistością przecież. Dobra. Ludzie się schodzą powoli. Dobra, opowiedz jej dowcip. Idź, opowiedz jej dowcip. A ty? A ty co? A ty sobie zjedz. Czemu ja nie mogę ten wstawić tego tak ładnie, żeby to tak ładnie stało? Wiecie, o co chodzi? O tak jak to na przykład. To jest jakby tylko jedna miska? Jedna porcja? Czy co? Czy się nie mieści po prostu? Nie wiem. Ale dobra, czekajcie. Mamy muzykę? Mamy. Możemy sobie coś tam włączyć. Niech leci. Przełącz na... O, pop, dobra, okej. Okay. To co? Ona, tylko ona sama przyszła? Nikt więcej do nas nie przyszedł? To by było trochę smutne, słuchajcie. Jakby tylko ona przyszła. Dobra, możesz jej opowiedzieć dowcip jeszcze raz, przyjaznie. Możesz pochwalić się umiejętnościami gamerskimi. Czekajcie, chyba ktoś... O, ktoś jeszcze przyszedł. O, dobra. Poprzychodzili ludzie. Także nie jest najgorzej. Tu przyszła jakaś też Lala. Ojoj, Lala, przyczepiło się coś. O, po drabinie. O, ale nie będziemy zmieniać cechy. Nie, nie, nie. Nie, zostawiamy. Nie będziemy zmieniać cechy. Dobra, oni przynieśli żarcie, więc jest co jeść. Okej, tylko nie ma prezentów, słuchajcie. Nie ma tej sterty prezentów. Tutaj przy jakaś pani możesz z nią, nie wiem, chwal się oceną biznes na przykład. Ej, a ty tak jesteś towarzyski, że usiadłeś i grasz? No chyba nie bardzo, co? Ty też się przywitaj z jakąś panią tutaj. Zaproś na bitwę na poduszki, co? Nie.
Przedstaw się, o. Stosownie się przedstaw. Może tak będzie lepiej. A ty co robisz? Entuzjazmuj się kotami. Gdzie on w ogóle poszedł? Był tu i poszedł. Wziął i zniknął. Tutaj sąsiadów można by było zaprosić, ale chyba ich nie znamy. Dobra, czy ty będziesz szła gdzieś tam za nim na dwór, gdzie on jest? Gdziekolwiek on jest? Będziesz za nim tam leciała? No dobra, niech sobie przynajmniej potańczą, to może chociaż trochę uratują tą imprezę, która jest po raz kolejny, nie wypałem, czyli tak, dwie imprezy na odcinku, dwie imprezy, które są naprawdę nieudane, tak opowiem, grzecznie, nieudane, no ale tak to jest w tych Simsach, że te imprezy nie wychodzą nam tak, jakbyśmy chcieli, no ale takim gestem tańczącym wręcz super imprezowym. Będziemy kończyć pewnie ten odcinek. W sumie za wiele się nie zadziało tutaj, ale taki lekki, luźny odcinek, to tak jakbym sobie weszła, pograła, tak tutaj właśnie widzicie. A co tu się podziało? Właśnie myślę, że kolejny odcinek, jak wam nagram właśnie z takiej prywatnej rozgrywki, to pokażę wam właśnie, jak się przeprowadzili oni i gdzie się przeprowadzili, więc jak jesteście ciekawi, to czekajcie na kolejny odcinek z prywatnej rozgrywki. O, fajna nitka leci. Także czekajcie, myślę, że się pojawi na pewno, tam co jakiś czas będę wam rzucała sobie taki odcinek luźny właśnie z tej rozgrywki. A i przypominam wam też, że w środę pojawi się pierwszy odcinek z nowej serii na moim kanale, z takie troszeczkę wyzwanie, taka seria no z The Sims 4, o tak. Także jeżeli jesteście ciekawi właśnie tej serii, tego nowego wątku na moim kanale, to zapraszam was w środę o 15:00. A teraz żegnam się z wami, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, łapka w górę, jak się podobało, do usłyszenia w kolejnych moich filmach, buziaczki i pa, pa.